Witam, witam serdecznie wszystkich widzów. Z tej strony Krzysztof. I chciałbym zaprosić Was dzisiaj na porównanie rzetelności pomiarów tego zegarka, który jest wyposażony w czujnik diodowy do pomiaru tętna, z takim pomiarem wykonywanym za pomocą pulsometru, który szczytuje pomiar z paska wyposażonego w elektrody. Kilka słów na temat samego zegarka. Jest to akurat model TomTom Runner 2. Wyposażony jest również w możliwość zsynchronizowania go ze słuchawkami. Ja używam tego kompletu, właśnie słuchawki Plantronixa. Wszystko tutaj działa bardzo dobrze, one są też bardzo wygodne. Jeżeli chodzi o takie istotne rzeczy z punktu widzenia obsługi, to wszystko jest pod ręką, łatwo to, zresztą zobaczycie też na filmie, łatwo można to sobie przełączyć w trakcie jazdy na rowerze. Bateria, która w tym zegarku się znajduje, jest już wbudowana. Ona działa bardzo długo, to znaczy zegarek przy monitorowaniu pracy, czyli tętno plus GPS, działa ponad 12 godzin, nawet dłużej niż to podaje producent. Przy słuchaniu muzyki z kolei minimalny okres pracy to jest 6 godzin, ponieważ tyle akurat te słuchawki wytrzymują. Nie wiem, ile ten zegarek dałby radę działać, bo nigdy jakby tego też nie sprawdzałem podczas słuchania muzyki. Jeżeli chodzi też o takie funkcjonalne rzeczy, to są tutaj wymienne koperty. Jeżeli coś z tą by się stało, to można za kilkadziesiąt złotych po prostu kupić następną. Jest to też zegarek wodoodporny do 40 metrów, wyposażony w podświetlenie. Tak ono właśnie się włącza. Należy przytrzymać trochę ekran i w ciemności bardzo ładnie to też widać. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o taki opis. Przejdziemy w tej chwili do testów w terenie, a po tych testach zapraszam Was też do opiszę troszkę oprogramowanie, jakie razem z tym zegarkiem otrzymujemy. Jesteśmy już na miejscu. Mamy w tej chwili temperaturę 19 stopni. Nie wiem, czy to widać. Pochmurno, wilgotno, ma padać. Za jakieś 2 godziny mają być tutaj burze. Jedziemy sobie teraz z górki. Bardzo delikatnie. Mamy tak. 133 pokazuje nam sigma, 133 wskazuje nam zegarek diodowy. A tutaj chyba 136 wskoczyło nagle, 132, 131. Sto trzydzieści dwa na sigmie. Sto trzydzieści jeden. Przejedziemy się również kawałek po nierównościach. I też zobaczymy, czy ten
diodowy nie zacznie nam przekłamywać mocno tych wyników, czy nadal będzie te wskazania będą porównywalne. Zwróćcie też uwagę, że zegarki diodowe montuje się na nadgarstku, na ręce, trochę w innym miejscu niż tradycyjne. Muszą być zamontowane troszkę wyżej. W związku z czym ja muszę zakładać opaskę specjalną tutaj, bo mi ten pasek opada na kostkę i po prostu przestaje wtedy po pewnym czasie prawidłowo wskazywać. Wystarczy, że właśnie trochę popracuje kierownica na tych nierównościach i on po prostu wtedy spada, przemieszcza się. Dobrze, ja się trochę napiję. Ok, widzimy teraz na mniej więcej 3-4 km takiego zjazdu. Jest to szwedzka grobla. W ogóle znajdujemy się w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. No i tak jak powiedziałem, tutaj będą to tego typu właśnie drogi, trochę tych kamieni. Potem zobaczycie, że ta prędkość znacznie nam wzrośnie, więc też będzie mocniej trząsło. Ale zapraszam, żebyście jednak dali radę śledzić tutaj te wskazania i przekonali się, czy warto taki zegarek diodowy posiadać i z niego korzystać, czy lepiej odpuścić sobie ten zakup, ewentualnie czy nie dokupić sobie jednak elektrod i dołączyć je do tego zestawu, zamiast bazować na tym czujniku diodowym. Dobrze, ja tu gadam, zamiast pokazać wam te odczyty. Mamy 139, 136 na diodowym. Troszkę zwolnijmy. Nie chciałbym tu przekraczać jednak 130. Pokażę wam jeszcze, tylko tutaj się wyrówna trochę droga. 132, pewnie 128. Zapewne mocno słyszycie wiatr w nagraniu. Normalnie ta kamera jest ustylowana frontem do kierunku jazdy. Teraz jest pochylona. No i te całe zawirowania wtedy słychać o wiele mocniej. No okej, okay, ja tu wpuszczę trochę.
Słuchaj, mieliśmy zjazd. Mamy tak, 138, 135. Możemy też przełączyć go w taki tryb, w którym pokazuje nam wykres. Zobaczcie, tak, w przeciągu całej jazdy widać, że on tutaj nie miał jakichś dropów. Na przykład na 70 uderzeń, czy na 80, co by wskazywało, że ten pomiar był przez jakiś okres czasu zaburzony. Dobrze, zerknijmy sobie tutaj zwolnię troszeczkę. 129, 130, 133 Sigma. I za chwilę wyjedziemy już z lasu na asfalt. Tam będzie mniej trzęsło, więc zrobimy sobie 3 testy. Na pierwszym pojedziemy jakiś czas dłuższy w tempie do 130, potem do 150 i zrobimy również odpoczynek, żeby nam te wskazania spadły i potem zrobimy sobie krótki, bardzo szybki sprint półminutowy i zobaczymy, czy również z takim czymś sobie ten wskaźnik diodowy poradzi. No i zobaczmy, tak, 135, 127, 130, 138. Sto 141, 139 i tak stoi. Zwolnijmy trochę. Musimy złapać rytm właściwy po tym zjeździe. No, myślę, że tak będzie dobrze. Powinno nam zaraz to tętno nie przekroczyć 130 uderzeń. Zobaczmy, 131. No i tak przejedźmy się kilka kilometrów. Co do wygody tego rozwiązania, no to już każdy musi sam wybrać, czy woli mieć pomiar tego tętna umieszczony na kierownicy, tak jak tutaj jest, czy wystarczy mu na zegarku. Problem może powstać, jak trzeba ubrać dłuższą bluzę. Wtedy ten zegarek bardzo często jest zasłonięty, nie widać po prostu żadnych wskazań. Z drugiej strony, no możemy. Odpada nam konieczność demontowania tego wszystkiego, jeżeli gdzieś tam odchodzimy od roweru na kilka godzin. Dobrze,
zobaczmy, 127, teraz akurat trochę słońce może nam przeszkadzać, 125, diodowy, 131 Sigma. Sigma, 130 diodowe w tej chwili, ale to się szybko zmienia. Zobaczcie, teraz jest wskazanie identyczne. Teraz z kolei troszeczkę Sigma wyżej o 2 uderzenia, teraz niżej. Ok, mamy 125. 122, w tej chwili obydwa czujniki mają tą samą wartość. Dobrze, teraz przejedziemy się troszeczkę na tempie 140-150. Zobaczymy, jak nam się to odbije właśnie na obydwu czujnikach. Będę się wzorował na Sigmie, żeby na to tętno wejść. 141, 143. Jest troszeczkę teraz za dużo. To jest oczywiście pomiar tętna, nie jest to rzeczywisty pomiar pracy naszej, ale ja czujnika tego typu nie posiadam, więc po prostu opieram się na tym troszeczkę. Czasami zapominam, trochę się mocniej pojedzie zupełnie niepotrzebnie. Potem nogi bolą, następnego dnia trzeba odpocząć, a tu chciałoby się pojeździć, więc trzeba trochę się hamować. No i do tego się przydaje właśnie ten nasz pulsometr. Często wystarczy spojrzeć, trochę odpuścić. No teraz z kolei się zagadałem i znowu nam... No ale zobaczmy, tak? 131, 134 też to... No, 141, 140, 139. Tam na zakręcie się zatrzymamy. Zobaczymy, jak ciśnienie, jak tętno nam spadnie i zrobimy sobie ten krótki sprint. Dobra, stajemy. Zobaczymy teraz.
A 114 to już jest, już niżej chyba nie zejdziemy. To dobre. To teraz tak. Jeszcze chwilę, niech nam ten pieszy odejdzie troszeczkę i zrobimy sobie krótki sprint. I potem ja się zatrzymuję i sprawdzamy sobie wyniki. No mam nadzieję, że wy będziecie widzieć tutaj dobrze, co nam pokaże Sigma, i porównamy sobie potem też w domu na te różnice. Dobra, to zaczynamy. Krótki sprint. Zobaczcie, 175, no różnica jest, a teraz się wyrównało już. Jeszcze raz zrobimy sobie taki eksperyment, tylko tym razem wystartujemy nie ze 118, tylko ze 130, tak jak jest teraz, i tam do końca zrobimy sobie ten sprint. Zobaczmy, jak teraz nie robimy takich rzeczy za często. Dobrze, możemy sobie już podjechać. Dobrze, możemy jeszcze zobaczyć na takie tętno już po dłuższym odpoczynku, jakie w tej chwili
Obydwa zegarki nam pokazują. Ok, i przyjrzymy się też funkcjom tego TomToma. Mamy tak, tętno, kilokalorie, średnia prędkość, prędkość aktualna, przebyte kilometry, czas treningu, zegar. Czy coś jeszcze jest? Strefę tętna. Tak, i tutaj na dole te dwie wartości można sobie wybrać. Czy na przykład odległość i kilometry nam pokazuje, czy czas treningu na przykład i przebytą odległość. To są tam różne do wyboru. Zdaje się, że... Aha, no tutaj mamy dane naszego treningu. Tu jest chyba średnia 135 podana. Statystyki. Ekran. A, no właśnie, ekran lewy, ekran prawy. I ekran lewy tutaj mamy do wyboru te rzeczy i na ekranie prawym też mamy, możemy sobie wybrać. Prędkość, tempo oba. Listę odtwarzania to jest do podłączenia do słuchawek przez Bluetootha. Natomiast tutaj mamy podgląd w aktualną strefę, procentowy wskaźnik, w której strefie jakby ile procent treningu nam upłynęło i wykres uderzeń serca. No dobrze, to jest wszystko z mojej strony. Tym razem już widzimy się w domu. I witam Was po raz kolejny. Jesteśmy już w domu. Ten ekran to jest ekran taki początkowy, kiedy podłączymy nasz zegarek do komputera. On nam synchronizuje wszystkie zaległe nasze wyjazdy i otrzymujemy wtedy tą listę tych naszych wyjazdów w postaci takich danych. Możemy sobie też przejrzeć to w postaci takich wykresów z poszczególnych tam miesięcy i tak dalej. No ale przejdźmy do konkretów. Ten dzisiejszy wyjazd, jak on wygląda w postaci właśnie takich wykresów. No i na przykład możemy sobie porównać prędkość z tętnem albo na przykład tętno z wysokością. No i tutaj mamy tą korelację dosyć wyraźną. Łatwo można odczytać. Tak, ten, jak pamiętacie na nagraniu, ten fragment to jest właśnie ten asfalt tutaj po tym, tu zaczęliśmy, tak, tutaj nagranie się zaczęło, tutaj jechaliśmy przez las, tutaj wjechaliśmy i był ten zjazd, tak, zobaczcie, mamy spadek, jeżeli chodzi o wysokość, no i potem jest ten dłuższy podjazd i... To jest pierwsza, koniec pierwszej rundy i koniec też nagrania. No ja potem jeszcze raz tutaj jechałem i to jest ten drugi przejazd i potem powrót. I zobaczmy teraz na strefy, jeżeli byśmy chcieli sobie je przeanalizować, no to przede wszystkim jeździliśmy na naszym treningu dzisiejszym, no to ja tutaj pokazywałem kilka tych sprintów zrobiliśmy, to są tutaj te przewyższenia właśnie, ale głównie jeździliśmy w tej drugiej strefie większość czasu, czyli tu mamy tą pierwszą, zobaczcie, prawie tutaj jest jakiś odpoczynek, prawie nic się tutaj nie dzieje, mamy tą drugą strefę dominującą. Fragment też jechaliśmy w strefie czwartej, czyli tam od 140 do 150. No a potem ja drugi podjazd też zrobiłem w strefie drugiej. Ja pamiętam mniej więcej jak też moje jazdy, na przykład wczorajsza jazda, też były te dwa przejazdy też w tej drugiej strefie i zobaczmy, że to wszystko się pokrywa z tym, co... A drugi z kolei przejazd właśnie był w strefie czwartej, czyli od 140 do 150 uderzeń. Zobaczcie, jak doskonale to właśnie widać. Porównując ten przejazd,
to okrążenie i z tym. Ja nie zawsze tak robię, że każdy trening tak samo oczywiście wygląda. Na przykład tutaj było jedno okrążenie w drugiej strefie, jedno okrążenie w strefie czwartej i potem jeszcze jedno trzecie też w strefie drugiej. Możemy jeszcze jakieś sobie zobaczyć, na przykład z poniedziałku. Z poniedziałku mamy przejazd w drugiej strefie. Potem też mamy drugą strefę. I tylko dwa były. Także to tak wygląda to oprogramowanie. Możemy też wyeksportować sobie te nasze dane, ale to by trzeba było już, jak ktoś jest zainteresowany, to teraz już przeszedłem na jakieś tutaj inne w ogóle dane na temat tych zegarków. No powiem wam, że o tutaj mamy z powrotem pomoc. No w każdym razie można też te wszystkie mapki tutaj, ten zapis tego śladu w postaci plików GPX też wyeksportować i tam udostępnić na jakichś portalach społecznościowych. No ale to już jakby nie jest tematem tej recenzji. Myślę, że temat mianowicie na ile rzetelny jest pomiar diodowy i jak należy właściwie też użytkować ten zegarek, żeby ten pomiar rzetelny był. Myślę, że to daje jakąś odpowiedź na to pytanie, na tą kwestię, czy te pomiary diodowe we współczesnych zegarkach, czy warto na nich polegać i w jakim zakresie też one się zgadzają z właściwymi pomiarami z tych pasków piersiowych. No, jeżeli chodzi o moje, to wszystko myślę, że dobrze pokazuje. Ja nie muszę tutaj chyba komentować tych wyników, ale jeżeli ktoś nie śledził dokładnie tego, co działo się w plenerze, no to podpowiem, że słabość taką większą można zaobserwować wtedy, kiedy nasza praca jakby jest wykonywana w takim zakresie od tętna spoczynkowego do maksymalnego, czyli takie sprinty, które mają bardzo szybki wzrost tętna, to ten zegarek z pewnym opóźnieniem reaguje, to jest jedna rzecz, a dwa, że on chyba też tego maksymalnego tętna może nie zarejestrować, może troszeczkę wskazać wartości niższe i też działa z pewnym opóźnieniem. I to przy takich sportach pewnie będzie istotne, jak podnoszenie ciężarów, gdzie sportowcy mają ten taki, tą pracę wykonują w strefie beztlenowej, ona jest krótkotrwała i jeśli oni by mieli opierać się na tych pomiarach, to tutaj napotkaliby już pewne problemy. Natomiast w takiej praktyce podczas biegania, jazdy na rowerze, no myślę, że ja osobiście uważam, że ten zegarek dobrze sobie radzi. Podkreśliłem też, jakie są takie ujemne cechy posiadania jakby zegarka na nadgarstku, a w porównaniu z pomiarem jednak umieszczonym na kierownicy, i chyba te dwa elementy byłyby tutaj decydujące przy wyborze, czy będziemy korzystali jakby z pomiaru na kierownicy, czy z pomiaru na pasku. No tutaj mamy jeszcze oczywiście tą zaletę, że możemy dokonywać analiz porównawczych, czy
prędkość na przykład pokonywania tego odcinka na przestrzeni czasu przy tym samym tętnie nam wzrasta, czy też ulega jakiejś stagnacji, czy też maleje. No bo nie ukrywajmy, każdy, nawet amator kolarstwa, chciałby, żeby jego możliwości rosły. I analiza takich treningów pod tym kątem, czyli czy przy tym samym tętnie jesteśmy w stanie szybciej pokonywać daną trasę, dzięki temu zegarkowi będzie łatwiejsza. Po prostu do analizy możemy wprowadzić pewne zmiany w naszym treningu, możemy pewne elementy sobie po prostu potrenować z większą intensywnością, a pewne z mniejszą, zaobserwować, jak to się zmienia. I to jest, myślę, że świetne właśnie w takim urządzeniu, które nam monitoruje na bieżąco tętno i możemy sobie potem to też w domu przeanalizować. No i to z mojej strony byłoby wszystko. Mam nadzieję, że Wam się ten test spodobał, że na kilka pytań takich natury właśnie, czy to jest wiarygodny ten pomiar, czy on jest rzetelny, czy to jest tylko taki chwyt marketingowy, że Wam tych odpowiedzi udzieliłem. No i zapraszam na kolejne testy, może coś nowego mi przyjdzie do głowy. To na tyle z mojej strony. Dziękuję Wam za uwagę.